Witaj na kanale Po Stronie Światła. Nazywam się Shakra. Jesteśmy teraz w klinice HealthMed, który zajmuje się fizjoterapią i well-being. Położony jest na Rondo ONZ 1 w Warszawie. I dzisiejszym moim gościem jest fotograf gwiazd Bastek. Witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Shatar. Cześć. Dziękuję, że jesteś tutaj. To ja dziękuję za zaproszenie. Wielka przyjemność po mojej stronie. No, ja też się bardzo się cieszę. I jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dzień zaczynał z taką kobietą, w pięknym miejscu, z pięknym widokiem. Czego chcieć więcej? Życie jest pięknie, prawda? Tak, tak. Jest dobrze. Jest piękne. Mimo różnych wyzwań. Mimo różnych wyzwań. Nieprzypadkowo założyłem dzisiaj koszulkę Rockiego, który właśnie pomimo trudności zawsze szedł do przodu i walczył o marzenia. I uważam, że tak powinniśmy robić. Nie poddawać się, być optymistami, mierzyć wysoko i spełniać marzenia. No to w takim razie, jak ty wysoko mierzysz? No i nie dosięgniesz. Bardzo wysoko, bardzo wysoko. No ja jestem z tych osób, które mają te najwyższe marzenia. Od zawsze taki byłem. Jak ktoś mi mówił, że coś jest niemożliwe, to ja mówiłem, no to zobaczymy. I skutecznie realizujesz swoje marzenia. Krok po kroku, gdzieś tam do przodu. Wiadomo, że nie jest łatwo, ale tak jak wspomniałem, nie poddaję się i staram się realizować te cele. To w takim razie proszę nam opowiedzieć trochę o sobie, o swojej historii zawodowej. Dlaczego zajmujesz się fotografem, a tym bardziej robisz też bardzo ciekawe zdjęcie do gazety Playboya. Też, pewnie... między innymi. No właśnie, większość mężczyzn mógłby zazdrościć w ogóle tobie. No tak, nie ukrywam, że troszkę tak jest, że dużo znajomych chciałoby też pracować w podobnym zawodzie jak ja. Ale ja to mam od dziecka. Mój brat starszy jest też fotografem, on mnie wkręcił w tą pasję, w ten zawód. Więc tak naprawdę fotografia jest u mnie od urodzenia. Zaczynałem też jako model. Też byłem na zdjęciach, też pozowałem. Nawet zdarzyło mi się być na wybiegu jako model na pokazie. Więc jakby sprawdziłem się w każdym aspekcie tego zawodu. Ale jednak bycie za kamerą, bycie za aparatem to było moje powołanie i to kocham. To mi sprawia radość, frajdę. I jeżeli mogę swoją pracą sprawiać uśmiech innym ludziom. Modą też się zawsze interesowałem. Kobiety zawsze mnie inspirowały. Więc połączyłem to i tak wyszło. I gdzieś tam od tych nastu lat staram się spełniać w tym zawodzie, rozwijać, iść do góry, spełniać te marzenia, kolejne cele. Od 8 lat, prawie 9 już mieszkam w Warszawie. Współpracuję z wieloma gwiazdami, aktorkami, aktorami, modelkami. Pracuję mocno w showbiznesie, ale też właśnie w branży takiej kobiecej, sensualnej. Tak jak wspomniałaś, dużo też fotografuję dla zagranicznych edycji Playboya, ale ostatnio miałem na przykład okładkę Glamour z brytyjską gwiazdą Charlotte Kirk. W Londynie robiliśmy. Także no dużo się dzieje. Głównie moda i kobiety. Głównie moda i kobiety. To jest coś, co mnie najbardziej pociąga. Czyli na pewno jesteś wzrokowcem. Jak myślę, każdy fotograf. Nawet mężczyzn, prawie każdy mężczyzn chyba też, nie? Nie będę się tutaj wypowiadał za wszystkich mężczyzn, ale na pewno ja jako fotograf nie ukrywam, że jestem wzrokowcem, choć bardzo lubię i umiem słuchać też, więc inne zmysły też są dla mnie
Bardzo ważne oczywiście. No tak, dla artysta to jest... musi mieć takie dobrze wyczucie wzrokowe i estetyczne. Tak, uważam, że wszystkie zmysły są bardzo ważne i trzeba ich używać równomiernie, żeby one współgrały. Prawda? No właśnie, bo te rzeczy, to co my widzimy, potrafimy patrzeć przez oczy i czuć te smaki i tak dalej, to wszystkie, jak powiedziałeś, co my czujemy, widzimy, dotykamy, to wszystko... To są zmysły. A zmysły, no właśnie, brakowało mi te słowa. To są zmysły, którymi odczuwamy to, co się dzieje dookoła, ale ważne jest też to, czego nie możemy tymi zmysłami doświadczyć. I ja staram się na przykład zdjęcia tak robić, żeby osoba patrząc na zdjęcie nie tylko widziała oczami to, co widzi, tylko żeby właśnie poczuła coś głębiej. Mm. Żeby to miało tak zwaną duszę. A nie tylko ładny obrazek, tak? Wizualny. Dla mnie to jest jakby bardzo ważne, żeby to zdjęcie miało jakąś magię w sobie. Coś, czego naszymi zmysłami nie ogarniemy. Ponad. Wow. Tak. Dzięki tych właśnie zmysłach jesteśmy w stanie właśnie czuć więcej radości w życiu. Dzięki pięknych tych smaków na przykład, tak? My jak zjemy dobre jedzenie, dobre rzeczy, no to my też się cieszymy, tak? I jak też piękny zapach, no to wtedy też nam sprawia przyjemność i czujemy lepiej. Jak piękne rzeczy zobaczymy, piękne kobiety, tak, oczywiście. Natury, no to też nam sprawiają przyjemność. Oczywiście, no, tak, to są bardzo pozytywne bodźce, które sprawiają, że mamy więcej pozytywnej energii, więcej radości. Wydziela się hormon szczęścia i czujemy się lepiej. O to chodzi. Mhm. Oby jak najwięcej. No właśnie. I mówiłeś, że inspirujecie kobiety. I ten. Dotąd robiłeś wiele różnych sesji zdjęć. Możesz mi nam opowiedzieć najciekawsze sesje, kiedy miałaś? Może najtrudniejsze, tak? Gdzie i kiedy miałaś? Dlaczego? To ciężko wybrać jedną z tak wielu. Mhm. Było dużo ciekawych. To byłbym niesprawiedliwy, gdybym wybrał jedną, bo to nie da się. Mhm. Ale na pewno mam kilka takich projektów, które są gdzieś tam blisko mojego serca. Mhm. Między innymi te projekty, które robię na cele charytatywne, na cele społeczne, które jeszcze dają więcej dobrego dla innych. Staram się jakby między komercjami też takie projekty społeczne robić. Swoje, które wspierają ważne cele i potrzebne. Tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą co roku wspieram i pamiętam, jak robiliśmy taki kalendarz właśnie z aktorkami, z artystkami. 12 wspaniałych kobiet znanych i piosenkarki, i modelki, i aktorki. No i to było wyzwanie, żeby 12 kobiet sfotografować na raz w jednym dniu. Mhm. 12 silnych takich kobiet. Różnie. O mocnych charakterach. Żeby każda była zadowolona. To nie jest łatwe. Ale udało nam się. Zebraliśmy bardzo dużą sumę za kalendarz. I fajnie to wyszło. Jestem zadowolony z tego projektu. Tak samo z innych, z moją przyjaciółką, aktorką Anną Mariusiek-Ludzką, bardzo dużo fajnych projektów zrobiliśmy.
między innymi projekt American Beauty, który zawsze chciałem zrealizować. Zebrałem 10 tysięcy płatków róż żywych i zrobiliśmy przepiękną sesję, która była potem udostępniana na całym świecie. Wow. Czy tak jak ostatnio właśnie okładka tego Glamour w Londynie, też bardzo miło ją wspominam. No i wiele, wiele innych. Tak jak mówię, ciężko tutaj wymienić wszystkie, ale jest bardzo dużo projektów, które lubię. Tak naprawdę wszystkie, które zrealizowałem, są bliskie dla mnie, ale jest kilka takich, które wymieniłem, które gdzieś tam no są bardziej takie ekscytujące. Z różnych względów, nie tylko artystycznych, ale też w jakich względach one były zrealizowane. I ciekawe mi też, ty robisz właśnie te zdjęcia do Playboya. Tam przecież są bardzo atrakcyjne kobiety, tak? Jakie w ogóle jest uczucia robiąc zdjęcie jako fotograf, tak? Przecież ty widzisz wszystko tam, co się dzieje i tak dalej. I taka piękna kobieta przed tobą, tak? Mhm. I jak robisz zdjęcie, no to czy krępujesz w ogóle, tak? Nie, to jak jakby... Jakie to jest uczucie w ogóle? Bardzo przyjemne uczucie oczywiście, ale trzeba mieć świadomość, że na sesji zdjęciowej jest fotograf i modelka. Mhm. A w życiu prywatnym jest mężczyzna i kobieta. Trzeba to odróżnić. Mhm. Nie możemy tego łączyć. Ja wchodząc do studia, mając aparat w ręku, myślę jak fotograf, a nie jak mężczyzna. Mhm. Tak samo kobieta, która wchodzi do studia, rozbiera się, jest modelką. Może to nie zabrzmi zbyt ładnie, ale jest tak naprawdę częścią scenografii. Nie mogę patrzeć na nią jak na kobietę, bo to człowiek by zwariował. No właśnie. Muszę troszeczkę, nie chcę powiedzieć przedmiotowo, ale patrzeć na nią bardziej jako obiekt, jako rzeźba, jako obiekt artystyczny, a nie jako żywa istota kobieta, tak? Bo nie da się inaczej. To trzeba zawodowo podejść do tego i profesjonalnie. I tak jak ostatnio robiłem największy taki mój projekt w życiu, 12 kobiet w jednej sesji dla Playboya czeskiego, który to jest grudniowy numer, jest do kupienia w Czechach. 10 stron, edytorial, 12 polskich kobiet i cały dzień spędziliśmy razem w studiu. 12 kobiet plus dziewczyny od wizażu, od pomocy, od asystentki, od biżuterii, od stylizacji i byłem tylko ja, jeden facet i reszta kobiet. Wow. Cały dzień w studiu, wszystkie na golasa. No, ktoś by powiedział, o, chciałbym być na twoim miejscu. No, taką mam pracę, ale też nie mogę jakby dać po sobie znać, że coś jest nie tak. No, muszę być profesjonalny. I możesz uwierzyć lub nie, ale cały dzień spędziliśmy wspólnie z dziewczynami w studiu i ja ani razu nie spojrzałem na nie z jakąś taką... z takim męskim pożądaniem po prostu. Ja jestem fotografem i patrzę na nie jako na rzeźby. I muszę zrobić piękne zdjęcia, określone kadry. Mamy określony moodboard, który musimy zrealizować i tyle. I nie ma tam miejsca na uczucia i jakieś nieprofesjonalne zachowania. Po sesji to już co innego. Jakby ja tu jestem w pracy, a po pracy co się dzieje, to już jest inny temat, tak? Ale w pracy nie ma miejsca na takie zachowania i na takie uczucia. Jakby tylko
tylko zawodowa wrażliwość. Mhm. Okej. Okay. I to też wtedy kobiety czują, że wtedy bardziej mają poczucie bezpieczeństwa. Tak, chyba, tak. Jeżeli fotograf, nie wiem, jakoś dziwnie zachowuje i tak dalej, no to wtedy kobieta wtedy nie jest w stanie chyba pełno otworzyć, pozować, tworzyć jakieś piękne dzieło. To też jest rodzaj dzieła, prawda? Tak, ja myślę, że też, że to jest jedna z moich zalet, że kobiety czują się przy mnie komfortowo, bo jestem bardzo profesjonalny i na tych sesjach nie czuję się skrępowany, czuję się swobodnie. Dlatego też mogę takie sesje realizować i wiele takich już zrobiłem. A niektórzy fotografowie, którzy nie zachowują się zbyt profesjonalnie, no psują sobie opinię potem w branży i bywa różnie. Tak. Więc trzeba uważać. Dla mnie zawsze jest najważniejszy profesjonalizm i komfort całej ekipy. Mhm. No właśnie. I wtedy jest w stanie wspólnie tworzyć piękne dzieło. Tak, prawda? Tak. Ja staram się tak też dobierać ekipę, żeby wszyscy czuli się dobrze po prostu, bezpiecznie, komfortowo. Bo jak jest dobra atmosfera na planie, to też powstają super efekty. Mhm. To jest jakby dla mnie priorytet. Mhm. A właśnie artyści właśnie widzą i czują, muszą chyba czuć więcej i widzieć więcej, żeby tworzyć czegoś wyjątkowego przez te wyjątkowe swoją pracę, jest w stanie właśnie przekazać jakieś przekazy, ciekawe informacje przez te swoje obrazy, zdjęcia, dotrzeć do wielu ludzi. I w jaki sposób ty wspierasz swoim ten hodujesz, może pomagasz swojemu temu wrażliwości. Czym jest ogólnie dla ciebie wrażliwość? Bo czy w ogóle czy jest wrażliwość w ogóle jest takim słabością, czy nie? Nie, ja uważam, że wrażliwość jest bardzo mocną siłą każdego człowieka. Uważam, że wrażliwość to jest bardzo ważna cecha. Ja się cieszę, że ja jestem wrażliwy, ponieważ inaczej bym nie mógł wykonywać tego zawodu. Ja teraz współpracuję z takim przyjacielem, Wojciechem Janem Pytkowskim, który jest od urodzenia artystą, muzykiem. Teraz zaczął. Którego pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, tak. Wojtuś. I teraz współpracujemy i Wojtek jest też mega wrażliwą osobą, założycielem zespołu muzycznego, zdobywcy pewnych Oscarów. I ja mam tutaj teraz takie porównanie, bo ja na przykład nie mam doświadczenia w muzyce, nie śpiewam, nie komponuję, a Wojtek całe życie grał, śpiewał, nagrywał i teraz zajął się też filmem, dlatego współpracujemy razem w jego programie, ale też przy różnych projektach artystycznych. I ja zauważyłem, że właśnie ta wrażliwość, która jest właśnie w muzykach, przenosi się na jego też projekty takie filmowe. I ze mną jest tak samo. Ja oglądam dużo filmów. Słucham muzyki, chodzę na wystawy, gdzieś tam staram się dokształcać w tej kulturze, poznawać różne ciekawe historie, poznawać ludzi. Wszystko dookoła, co nas otacza, gdzieś tam mnie inspiruje i też rozwija tą wrażliwość. Przebywanie z odpowiednimi osobami, chodzenie do kina, do teatru,
to wszystko wpływa na nas i staram się tak dobierać towarzystwo, miejsca, w które chodzę, żeby pozytywnie wpływały na mnie, a nie na odwrót. Uważam, że każdy powinien tak kierować swoim życiem, żeby jednak otaczać się pozytywami, a nie negatywami. Bo wtedy, jeżeli przebywamy z osobami, które mają jakąś niższą energię negatywną, to ta nasza wrażliwość i w ogóle nasza ten optymizm, który mamy w sobie, traci, obniża się. Więc na to trzeba zwracać uwagę, uważam, mocno. Tak, to jest bardzo ważne, bo energia się zaraża. Tak. Coś też słyszałem o sobie, tak nie chwaląc się wiele razy, że właśnie zarażam pozytywną energią. Coś w tym jest. Tak jest. Ja właśnie mam parę pytań dla Ciebie przygotowane i... Biorę na klatę. To zacznę Cię zadawać to pytanie. Mam się bać? Nie, oczywiście, że nie. Dlaczego? To takie zwykłe... Dzisiaj jesteś taka pantera, więc... Nie będę Cię atakować. Nie będziesz drapać, nie dobra. Nie jestem tutaj atakować, po prostu chciałam prowadzić fajne rozmowy, dobra. Tak? Więc, mamy piękne słońce. No właśnie. Warunki sprzyjające. No właśnie, nawet słońce nam sprzyja. Widzisz, od razu jak mówię, że zacznę zadawać pytania, od razu słońce świeci. Coś w tym jest, coś w tym jest. Właśnie. No jedziesz. To proszę mi powiedzieć, czym jest dla Ciebie życie? Darem. Życie jest darem. Trzeba je wykorzystać na maksa. Ile się da. Bo mamy jedno, więc to jest dar, który trzeba po prostu docenić i wykorzystać każdego dnia, każdą chwilę, każdą sekundę na całość, na maksa. No właśnie. To w jaki sposób możemy korzystać to życie na maksa? O, w różne sposoby. No, jest wiele sposobów. Żyć tu i teraz, nie odmawiać sobie, nie przekładać rzeczy na później. Tak jak właśnie wspomniany mój kolega Wojtek zawsze mówi, nie ma potem, tu i teraz. Jeżeli zrobisz dzisiaj, nie, zrób dzisiaj to, jest takie powiedzenie, teraz nie chcę tego przekręcić, ale zrób dzisiaj to, czego innym się nie chce, a będziesz miał po prostu lepiej. Łatwiejsze się. Będziesz do przodu, krok do przodu, tak? Więc dzisiaj robić te trudne rzeczy, które... To, co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. O, to tak w skrócie. Tak, i jeszcze właśnie takie powiedzenie, że jest robić rzeczy, które większość ludzi nie chce robić. Tak. Tym się zajmować, żeby w przyszłości życie, które większość ludzi marzą. Tak, o to chodzi. Coś takie... O to chodzi, że ja jestem po 3 operacjach serca poważnych i doskonale wiem, że nie ma czasu na myślenie, na zastanawianie się. Jeżeli masz ochotę dzisiaj iść do kina, idź do kina. Jeżeli masz ochotę kogoś zaprosić na randkę, to zaproś. Nie czekaj. Zrób to tu i teraz, to co czujesz, na co masz ochotę. Bo życie jest jedno, życie jest krótkie i nie wiadomo, co będzie jutro. No, także jak to mówią, aleluja i do przodu. No żyj, nie? Żyj, tak odważnie żyj, a nie, że nie śpi. Jest tak bać po prostu, tak? Za dużo zastanawiać, myśleć po prostu. Te myśli właśnie, które większość niestety tak nas hamują. Tak, za dużo mamy myśli, no to wtedy nie tak, mamy odwagi, żeby ruszyć z miejsca. Więc lepiej by, dobrze by było Don't think, just do.
Jak no to właśnie. Tom Cruise w filmie Top Gun mówił. Nie myśl, rób, po prostu działaj. No właśnie. To jest ważne. To wtedy człowiek mógłby właśnie robić dużo rzeczy, nie? A na myśleniu siedzimy, myślimy i dużo czasu stracimy, no, o, nie? I nic nie zrobimy wtedy, tak. To kim ty jesteś, Bastku? Jestem fotografem. Mhm. Jestem pozytywnym człowiekiem, jestem marzycielem, jestem optymistą. A tak się urodziłeś, albo po prostu... Tak, od dziecka mam taką pozytywną energię. Tak, tak. Tak po prostu mam. Myślę, że też życie mnie tego nauczyło, że nie ma innej opcji. Trzeba pozytywnie myśleć. Mhm. I odrzucić te negatywne myśli. Po prostu być optymistą i robić swoje. Mhm. Bo niektórzy ludzie urodzą pozytywną takie pozytywne nastawienia mają do życia, tak? I mają dużo sobie optymizm. Ale w trakcie życia spotykamy różne wyzwania, tak? Lekcje, ja tak lubię nazwać, lekcje życiowe. I w niektórych przypadkach ludzie właśnie zaczynają bardziej zamykać, tak? Swoje otwarte serce, tę empatię, wrażliwość, że tracą w drodze oczywiście. Swój optymizm. Oczywiście, nie trzeba być silnym i mieć świadomość, że życie nie jest łatwe. Że życie to nie tylko kolorowa tęcza i piękne chwile. To jest... świat to jest ciężkie miejsce i trzeba być silnym, trzeba być przygotowanym na te porażki, na te słabości. Mhm. Trzeba sobie wyhodować taką grubą skórę i te niepowodzenia, te przeszkody pokonywać, ale iść dalej. Mimo, że jest ciężko, to trzeba wierzyć, że będzie dobrze i się nie zatrzymywać, spełniać marzenia i po prostu żyć. Bo jak się zatrzymiemy, to no to co dalej? To już nic. To już przegraliśmy. Mm-hmm. Właśnie powiedziałaś, że życie jest tak... to życie, nasz ten świat jest takie ciężkim miejscem. Jeżeli nie byłoby takie ciężkim miejscem, to nie urodzilibyśmy tutaj chyba. Bo jest ciężkim miejscem, tutaj jest dużo wyzwanie, tak? Tak. Tutaj urodzimy tutaj, żeby właśnie doświadczać wszystkie te trudności, wyzwania. Pokonywać. Żeby pokonywać, no to... a dzięki temu pokonaniu jesteśmy w stanie, bardziej stajemy się silniejsi. Tak? Tak, bo to od nas zależy, jak sobie to życie poukładamy. Mhm. To są nasze wybory. Mhm. Jeżeli nikt nas nie zmusi, żeby być pesymistą, to jest nasz wybór. Jakby to jest praca nad głową, nad naszymi emocjami. Nikt się zły nie rodzi. Taka jest prawda. To życie nas kształtuje. Otoczenie, ludzie dookoła. Wszystko zależy od nas. Jak sobie to życie poukładamy, jak nim pokierujemy. Dlatego uważam, że trzeba być optymistą i trzeba myśleć pozytywnie i wierzyć w dobro. A jak myślisz, czy my jesteśmy w ogóle ofiarami naszego życia? Nie, absolutnie. Nigdy nie czułem się ofiarą i nigdy się nie będę czuł. To absolutnie, wykreśl to pytanie. Nie, bo wiesz, wiele ludzi przecież myślą, że jesteśmy ofiarami, że jest... Dlaczego? Ofiarą to może być kot, który jest połknięty przez lwa, mniejsze. No ale właśnie dużo ludzi obwiniają innych ludzi, na przykład... Ale to jest ich problem tylko, to jest jakby to wszystko siedzi w głowie. Nie wolno jakby zrzucać na innych winy.
To jest, trzeba samemu w lustrze się zapytać, co jest nie tak, a nie szukać, innych ludzi, którzy są winni za nasze jakieś błędy. No nie, nie, nie. Jakby wszystko zależy od nas. Ale przede wszystkim optymizm i pozytywna energia. Nawet jak jest brzydka pogoda, to ubierzmy kolorową kurtkę, kolorowy szalik, zaśpiewajmy piosenkę, nie wiem, poskaczmy, chodźmy do kina na bajkę, cokolwiek. Coś, co no, sprawi nam radość, tak? Do teatru, na komedię, pośmiejmy się. Nie bez przyczyny jest powiedzenie śmiech to zdrowie. Uśmiechajmy się. Dokładnie. Ja bardzo często, przechodząc przez ulicę, w biurze, w tramwaju, uśmiecham się do ludzi i oni też się uśmiechają. To jest fajne. Jakby szczęście to jest jedyna rzecz, którą jak dzielimy, to się mnoży. Też odwrotnie. Tak, prawda. Więc wszystko się pomnażają. Dokładnie, więc dzielmy tą radość, a będzie się mnożyć i rozprzestrzeniać, więc uśmiechajmy się. Dlatego trzeba uważać, czym się emanujemy, bo czym się emanujemy, to się pomnaża, tak? Jeśli się zaraża. Więc... No tak, ale tak jak mówię, tą pozytywną energią zarażajmy. No właśnie. To jest ważne. Dlatego właśnie do tego trzeba mieć właśnie uważność. Tak, tak. Nie, dużo ludzi właśnie może emanuje, nie wiem, negatywną energią, nie wiem, nastrojem. Może być tego nieświadomy. Tak, nie? I wtedy, jeżeli zauważymy takie coś, to trzeba zwrócić takiej osobie uwagę. Pomóc jej. Nie olewać jej. Po prostu powiedzieć, słuchaj, czuję, że masz negatywną energię, że coś jest nie tak. Popracujmy nad tym, albo popracuj. Nie można być też obojętnym na to, tak? Bo jeżeli ominiemy tą osobę, pójdziemy sobie dalej, to nic, to ona taka zostanie. No, może się nie zwróci na to uwagi, a jeżeli my zwrócimy uwagę, to może coś z tym zrobi. Przynajmniej będzie miała szansę. Lepiej zrobić coś i żałować, niż żałować, że się nic nie zrobiło. No właśnie. To według ciebie, po co mi ludzie przychodzi mi na tę planetę? Ojej, nie zastanawiałem się nad tym nigdy. No mam jakiś cel na pewno, jakąś misję, żeby właśnie może doświadczyć tych rzeczy. Nie wiem, ciężko odpowiedzieć na to. Może żeby pokonać właśnie te słabości, żeby się zmierzyć z tym. Jakaś próba. I pytanie, czy podołamy tej próbie. Myślę, że no, coś w tym rodzaju. Jest to jakieś zadanie. I no, ja nie zamierzam przegrać tego zadania. Mam nadzieję, że inni też. Czyli my nie jesteśmy przypadkami tutaj. No, nie ma przypadku w życiu. Oczywiście. Bo ja na przykład od małego słyszałam, że po prostu mi tutaj nie ma tutaj jakichś większych, głębszych celów. Po prostu przez przypadek się urodziłam w tym kraju, w tym rodzinie, tak? I w absolutnie tym nie zgodzę się z tym. Wszystko jest połączone. Wszystko ma jakiś sens. Nie ma przypadków. To, że zaprosiłaś mnie, że tutaj dzisiaj siedzimy, uśmiechamy się i rozmawiamy, to też nie jest przypadek. No. Nie mamy tyle czasu, ale wytłumaczyłbym, jak do tego doszło, bo to też jest jakaś tam zbieg pewnych zdarzeń, które do tego doprowadziły. To nie był przypadek, że się spotkaliśmy na ulicy. No nie. Ale nawet jeżeli byśmy się spotkali na ulicy, to też nie byłoby to przypadkowe, bo każdy z nas ma jakiś cel, tak? Że jedziemy w jakieś miejsce,
w określone miejsce i po prostu tak los nas skrzyżował, że akurat jechaliśmy w to samo miejsce i się spotkaliśmy na przykład. Mm. Więc no, nie. Ja uważam, że nie ma przypadków, że wszystko ma jakiś cel, jakiś sens i trzeba po prostu się temu poddać i czerpać radość z tych chwil, z tych momentów. Jeżeli człowiek szuka radość, tak, dobro, no to jest w stanie znaleźć, prawda? A jeżeli szuka jakieś, nie wiem, odwrotnie, na siebie, to jest nasz wybór. No to wtedy też również znajdzie, prawda? To jest nasz wybór. Nasz wybór, ale miejmy nadzieję, żeby wszyscy szukali tylko tych pozytywnych rzeczy. Tylko dobra, uśmiechu. Tak jest. To jakie jest twoje powołanie? Czy to wiesz i czujesz? Powołanie? Tak, czyli misja. Sprawiać radość ludziom. Inspirować. Dawać natchnienie do pozytywnych, dobrych rzeczy. Swoją pracą, swoimi uczynkami. Ja lubię sprawiać radość. Jeżeli robię coś dla kogoś i ta praca sprawia komuś uśmiech, radość, fajne uczucie, pozytywną energię, to ja jestem szczęśliwy. Tak. Sprawiać, żeby ludzie byli szczęśliwi po prostu. No właśnie. I pokazywać, że można. Że pomimo tych właśnie przeszkód, o których mówiliśmy, że można to pokonać i realizować te marzenia. Bo wszystko jest możliwe. Wszystko. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko da się zrealizować, tylko trzeba uwierzyć. Ja się też właśnie teraz przymierzam do takiego dużego międzynarodowego projektu, który ma na celu pokazanie właśnie, że żeby nie myśleć, tylko trzeba uwierzyć. A jeżeli uwierzymy w siebie, to nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest do zrealizowania. Uwierzyć i działać. Tak. Uwierzyć i działać i nie poddawać się. Tylko ta realizacja jest tylko kwestia czasu. Tak. Prawda? Tak. To jest jak w restauracji. Zamawiamy jakieś danie. Każde danie ma jakiś określony czas realizacji. Jeżeli zamówimy przystawkę, ona będzie szybko, ale nie da nam dużej satysfakcji. Jeżeli zamówimy duże główne danie, no to będziemy okej, czekać dłużej, ale będziemy mieć potem satysfakcję i pełny brzuszek. A w życiu jest tak samo. A później jest deser. Ale w życiu jest tak samo. Jeżeli się zadowolimy tylko przystawką, no to nie będzie tej satysfakcji pełnej. Ale jeżeli poczekamy dłużej, nie poddamy się i poczekamy na danie główne i na ten deser, no to potem będzie fajna satysfakcja. Czyli do tego potrzebujemy też cierpliwość. Cierpliwość, tak. To czy kochasz życie i siebie? Jeśli tak, to dlaczego? Uważam, że pytanie dlaczego jest tutaj zbędne. Bo dla mnie to jest oczywistość, że trzeba kochać życie, bo to jest dar. I trzeba kochać siebie, bo jeżeli siebie nie kochamy, to jak możemy pokochać innych? Dla mnie to jest oczywistość i nie odpowiem ci dlaczego. Tak jest, po prostu. Ale dużo ludzi myślą, że jest, jak można kochać siebie? To jest w ogóle egoizm. No że nie. Musisz tylko kochać innych ludzi, tylko nie siebie. Nie. I ten sposób, że najpierw żyją, trzeba pokochać siebie, żeby pokochać innych. Jeżeli siebie nie akceptujemy, to jak możemy pokochać innych? No, to dziwne dla mnie to jest. Dlatego ja siebie kocham najbardziej na świecie, a potem innych. Nie mam problemów, nie mam kompleksów, nie mam problemów ze sobą. To jest łatwiej się żyje po prostu. No właśnie. Polecamy. Kochaj siebie. Najpierw. Później innych, prawda? Tak. To w jaki sposób kochasz życie i siebie? Rozwiń pytanie. Czyli w jaki sposób okazujesz miłość do siebie i do życia?
No, przez spełnianie tych swoich marzeń, te realizacje tych celów i to, co lubię. Jeżeli mam ochotę iść do kina, to idę do kina. Nawet sam. Jeżeli mam ochotę na super deser, to sobie go nie odmawiam, tylko sobie go kupuję i jem. Jakby też sprawiam sobie prezenty i siebie gdzieś tam rozpieszczam. To jest ważne, żeby nie odmawiać sobie tych małych przyjemności, tak zwanych guilty pleasure. Wiadomo, że trzeba mieć umiar, ale uważam, że trzeba sobie sprawiać po prostu przyjemność. Przynajmniej co jakiś czas. Jakby doceniać siebie. A wtedy wszystko będzie łatwiejsze i przyjemniejsze. Będziemy się lepiej czuć, to też będziemy lepsi dla innych. I też nie czekać, że aż ktoś przyjedzie i mi sprawi przyjemność. Nie tak? czekać. Ja wielokrotnie miałem tak, że w jakiś dzień, na przykład jakieś święta, jakąś okazję, byłem sam. No nie czekałem, że się ktoś ze mną spotka. Po prostu sam sobie poszedłem. Na przykład, w imieniny. Ja mam imieniny w styczniu i zawsze mam taką tradycję, że idę sobie na dobre ciacho, kawkę, jakieś kino, coś. Czy sam, czy z kimś, nieważne, ale muszę iść i sprawić sobie taką frajdę. Ale dlaczego sam? Przecież wtedy masz siebie. Ale dużo ludzi właśnie myślę, że ktoś idzie sam, no to o samotny i tak. Tak, tak, ale mówię o tak fizycznie, że jakby idę sam ze sobą na deser i mam frajdę z tego, tak? Nie muszę mieć wielu ludzi dookoła, żeby czuć z tego przyjemność. I dużo ludzi właśnie, jak jest na przykład sam, nie jest z kimś, nie ma partnera, nie jest w związku, w relacji, no to myślę, że jestem samotny i tak patrzą na siebie i nie czują wtedy szczęśliwi, ale wtedy też właśnie jedna rzecz mi powinny chyba zrozumieć, że nie jesteśmy samotni, nie jesteśmy sami, aż my mamy sam siebie dla siebie. Tak, to jest ogromny dar. Ale tu zwracamy do tego, że jeżeli pokochamy siebie i zaakceptujemy siebie, to będzie nam z tym łatwiej. I będzie też potem przyjemniej z kimś. No właśnie. Dlatego trzeba kochać siebie i kochać się mocno. Bo wtedy nam, tak jak mówię, i w życiu, i w pracy, i z innymi ludźmi po prostu będzie łatwiej, przyjemniej. No właśnie. I doceniać siebie i robić sobie prezenty. I też wtedy właśnie, jeżeli ty potrafisz być sam ze sobą szczęśliwy, tak? I taka osoba spotyka się też szczęśliwą osobą i te dwie szczęśliwe osoby się spotykają. No to jest podwójne szczęście. Po prostu jeszcze więcej, jeszcze więcej fajerwerki szczęścia. Będzie tak w ogóle, jest. Duże o szczęście. O to chodzi. A jeżeli dwa smutki się spotyka, to katastrofa. No to będzie dużo trudniej. Oczywiście. A później podziwiam, że jest marzymy, że z kimś się spotykać, tworzyć jakieś fajne relacje, a później okazało, że nie wychodzi, tak? Zdziwimy się. Ja uważam, że relacje są ważne, ale no tak jak mówisz, no trzeba najpierw siebie pokochać, żeby móc pokochać innych. Dlatego no musimy jakby zapytać się wewnętrznie, tak? Czy się akceptujemy, czy jesteśmy szczęśliwi? To jest trudne. Sam jestem teraz sam, ale jakby zaakceptowałem ten fakt i nie ma tak, że jest totalna tragedia, ale wiem, że jeżeli kogoś poznam, to będzie mi z tą partnerką jeszcze lepiej. To jest długi, długi temat, to jest taka ciężka rozkmina, że nie można się załamywać,
ale no, uważam, że trzeba dążyć jednak do tych relacji. Mm. Ale no tak jak mówię, trzeba tą miłość do siebie okazywać. Nieważne, czy jesteśmy w tej relacji, czy nie. Mm. I trzeba to akceptować. Mm-hmm. Oczywiście, jeżeli ta relacja się pojawi, no to przez tą miłość do siebie ta relacja będzie jeszcze pełniejsza, jeszcze lepsza, jeszcze fajniejsza. Dokładnie. Więc no to jest ważne, to jest ważne. Mm-hmm. To czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Myślę, że tak, bo patrząc na przeszłość, na to, co przeżyłem, to, co się wydarzyło, to muszę być szczęśliwym człowiekiem, bo mogłoby mnie już nie być na tym świecie. Mhm. Więc to, że jestem, że żyję, że jestem zdrowy, że mogę pracować, funkcjonować, no to już jest super szczęście. Mhm. A czy jestem spełniony? Bo to trzeba też rozróżnić. Można być szczęśliwym, ale niespełnionym. A ja mam jeszcze dużo celów, dużo marzeń do zrealizowania, więc tu na tym polu jeszcze jest dużo do zrobienia, ale tak, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy, ale można to udoskonalać i poprawiać. Mm-hmm. I dążymy do tego. Tak, 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 tak. Dobrze, to... Jak uszczęśliwiasz siebie w takim razie? No to rozmawialiśmy podobny, o tym. Tak. Tak. Może chcesz coś dodać, czy już wszystko Nie, myślę, że tutaj powiedzieliśmy wszystko, że trzeba sobie robić po prostu takie przyjemne rzeczy, sprawiać sobie radość na wielu polach, nie tylko materialnych, też duchowych. Spotykać się z fajnymi ludźmi, chodzić do kina, do teatru, na wydarzenia, na koncerty. No, jeżeli mamy różne pasje i coś, co lubimy, to realizować. Ja na przykład oprócz fotografii, mody, sztuki, kina, lubię też motoryzację. I sprawiam sobie taką przyjemność, że na przykład chodzę oglądać piękne samochody. Albo teraz w przyszłym tygodniu jadę na takie taki event samochodowy, gdzie będziemy też testować różne samochody, uczyć się nowych jakichś umiejętności. No i to jest dla mnie frajda, to jest uszczęśliwianie siebie właśnie. Mm-hmm. Bo ja to robię dla siebie, nie dla innych, dla siebie. Mm-hmm. I to jest ważne, żeby robić coś dla siebie. No właśnie. Idziesz na masaż, to nie robisz go dla cioci, dla kolegi, tylko robisz go dla siebie, tak? Mm-hmm. Idziesz na deser, to robisz to dla siebie. Mm-hmm. I tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Bo ja właśnie zadaję takie pytania, dlatego, że my jesteśmy od najmłodszych wiek nauczone, jesteśmy, żebyśmy żyli tylko dla innych, nasza uwaga byłaby tylko na zewnątrz, a tylko po prostu, żebyśmy nie patrzyli w siebie i nie interesowali sobą takie najpodstawowe rzeczy, że czego tak naprawdę lubię, czego nie lubię, co mi sprawia przyjemność, czy ja w ogóle zasługuję jakieś na miłość, tak? Nie, no, oczywiście. Takie podstawowe rzeczy, po prostu nie możesz tak być, nie możesz w ogóle interesować. Nie, absolutnie. I tak dalej, że jest po prostu nasza uwaga tylko zachęcony, odprogramowany, żebyśmy żyli tylko na zewnątrz. Nie, nie, nie. Absolutnie trzeba żyć i dla siebie, i dla innych. I przez to właśnie obecnym świecie mojej mamy tyle teraz zagubionych ludzi, tak? Nieszczęśliwi. No, niestety. W depresji żyją. Niestety. No i... Jeżeli i wracamy do tego samego tematu, jeżeli będziemy siebie kochać, jeżeli będziemy ze sobą dobrze żyli, wtedy będziemy dobrze żyli z innymi. Mm. I to wszystko się będzie układać. Mm. Jakby nie można
żyć tylko dla siebie albo tylko dla innych. Mm-hmm. Nie, to musi współgrać. Mm. To musi być harmonia. Mm. Musimy siebie kochać, ale też kochać innych. Mm-hmm. Robić coś dla siebie, ale też robić dla innych. Mm. Nie można być samolubem w jedną lub w drugą stronę. Mm. To nie, absolutnie. Uważam, że tu musi być równowaga. Tak jak w przyrodzie, jak w życiu, musi być równowaga. Ja uwielbiam robić dużo rzeczy dla innych, sprawiać im radość, przyjemność, charytatywnie i tak dalej. Ale to ja jestem tutaj, wiesz, najważniejszy, bo ja robiąc coś dla innych, tak naprawdę robię też dla siebie. Tak. Bo ja sprawiając radość innym, sprawiam sobie radość. No tak jak, kurczę, w partnerskiej relacji. Idziemy z kimś do łóżka, robimy coś dla kogoś, robimy komuś przyjemność, jednocześnie robiąc sobie przyjemność. To jest połączone, to nie da się. To jakby działa w dwie strony. Więc jeżeli ktoś myśli, że robiąc coś dla siebie tylko lub dla kogoś tylko, nie robi też dla tej drugiej strony, no to tak nie działa. Bo załóżmy, że jesteśmy w fajnej relacji i robimy coś dla siebie, to ta druga osoba też jest zadowolona z tego, że robimy coś dla siebie, że jesteśmy szczęśliwi. Ta energia się dzieli wtedy. Pomoże. Tak, jak najbardziej. Więc właśnie przede wszystkim nie zapominamy się o siebie, tak? Tak, nie zapominajmy o sobie. O sobie. Dobrze. Dobra, to ostatnie pytanie. To co robisz, kiedy masz ciężkie chwile? No staram się ich nie mieć, a jak już się niestety pojawią, to lubię przebywać właśnie z osobami pozytywnymi, które mnie wspierają i szybko z tych złych chwil wychodzę. Lubię też chodzić do kina, zmieniać energię, zmieniać otoczenie, słuchać muzyki, której lubię, to dodaje takiej otuchy i pomaga wyjść z tych złych momentów. Mm-hmm. No. Okej. Dziękuję Ci bardzo. Przyjemność po mojej stronie. Przyjemność po mojej stronie. Myślę, że mam nadzieję, że dużo ludzi wyciągnie dla siebie coś z tej naszej rozmowy, że kogoś mogliśmy zainspirować. Mm-hmm. Tak. I zrobić coś dla kogoś też. Tak. Dla siebie i dla innych. Najpierw dla siebie, a później tak dla innych. Jest, o to chodzi. Dziękuję Wam również. Jeżeli Wam się spodobała nasza rozmowa, to zostawiajcie komentarze, co sądzicie o naszych dzisiejszych rozmowach i udostępniajcie dalej, proszę. Subskrybuj mój kanał i widzimy się w następnym odcinku. Tak, i zapraszamy na social media. Tak. Też followujcie i ciebie i mnie. Tak, subskrybujcie, lajkujcie, obserwujcie i czerpcie pozytywną energię.